Rosja chce umów nie rozszerzaniu NATO na wschód, Władimir Putin. Rosja chce wykluczenia dalszego postępu NATO na wschód. Prezydent Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie nalegać w rozmowach ZUSa USA i NATO na opracowanie porozumień, które wykluczałyby rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód i rozmieszczanie w pobliżu granic Rosji zagrażających jej systemów uzbrojenia. Rozumiemy, że wszelkie ustalenia powinny uwzględniać interesy Rosji i wszystkich państw euroatlantyckich, dodał Putin. Przed naszą dyplomacją stoi pierwszoplanowe zadanie, jakim jest osiągnięcie silnych, solidnych i długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, oświadczył Putin na ceremonii przyjęcia listów uwierzytelniających od ambasadorów obcych państw. Dodał następnie, że w dialogu ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, Rosja będzie nalegać na wypracowaniu konkretnych porozumień, wykluczających wszelki dalszy postęp na to na wschód i rozmieszczenie zagrażających nam systemów uzbrojenia w bezpośredniej bliskości granic Rosji. Putin Nie chcemy dla siebie żadnych szczególnych warunków Putin zaproponował krajom zachodnim, by rozpocząć merytoryczne rozmowy na ten temat. Podkreślił, że Rosja chce, by te gwarancje bezpieczeństwa miały formę prawną, a nie były ustnymi deklaracjami, których, jego zdaniem, państwa zachodnie wcześniej nie dotrzymały. Nie chcemy dla siebie żadnych szczególnych warunków. Rozumiemy, że wszelkie ustalenia powinny uwzględniać interesy Rosji i wszystkich państw euroatlantyckich, powiedział Putin. Zadeklarował, że Rosja jest zainteresowana budowaniem konstruktywnego współdziałania w budowaniu równoprawnej współpracy międzynarodowej. Rzecznik Kremla. Rozumiemy ostre słowa Łukaszenki o tranzycie gazu do Europy. Rosja rozumie ostre wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki pod adresem krajów europejskich na temat tranzytu gazu, ale liczy. Że nie doprowadzi to do załamania w wypełnianiu zobowiązań, jakie Rosja ma wobec Unia Europejska, powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Prezydent Władimir Putin liczy, że w żadnym wypadku nie doprowadzi to do załamania w wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wobec europejskich odbiorców gazu, tym bardziej w tym niełatwym dla nich czasie, powiedział Pieskow. Wcześniej Łukaszenka oświadczył, że jest gotów zablokować tranzyt surowców energetycznych z Rosji do Europy, jeśli Polska zamknie granice z Białorusią. Pieskow zapewnił, że dla Kremla ważne są słowa Łukaszenki o uznaniu Krymu za terytorium Rosji. Wczoraj prezydent Aleksandra Łukaszenka wypowiedział ważną deklarację o tym, że Białoruś uważa Krym za rosyjski devad sto i, de i ure, oznajmił rzecznik Kremla. Wyraził przekonanie, że Putin i Łukaszenka odwiedzą wspólnie Krym w odpowiednim momencie. Szef MSZ Rosji Sergii Ławrow powiedział w środę, że Białoruś nie musi podejmować żadnych dalszych kroków dotyczących uznania Krymu za terytorium Rosji, bowiem Łukaszenka wypowiedział się jasno na ten temat.